Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, oto Ratropolis. No i dzisiaj za decyzją jednego komentarza gramy budowniczym. I muszę przyznać, mam niezwykłego farta, gdyż dopiero co niedawno wyszła aktualizacja, która ponoć trochę ułatwia budowniczego, dodając jakieś tam bardziej zaawansowane karty wojska przed ulepszeniami jakimkolwiek, ale mniejsza z tym. Kontynuujemy normalny i najlepiej las, żeby mógł się zaznajomić. Bo nie ukrywam, budowniczym grałem może z dwa razy tylko w tym trybie specyficznym, więc nie pamiętam nic na jego temat. Tak chyba będzie najbezpieczniej. I właśnie nie ma co więcej mówić. Zobaczymy, jak to pójdzie. I ogólnie jeszcze wielka sprawa, po prostu wielkie dzięki dla Manoniego, czy do Manoniego właśnie. Fajkrat. Nie wiem, jak to do końca działa, ale widać, że jest bardzo podobne do tego, co już było wcześniej. I przy okazji, o, faktycznie można poszczególnym jednostkom kazać, żeby sobie poszły. Ale dobra, gram budowniczym, więc co jest takim specyficzną cechą budowniczego? No, to, że można ulepszać budynki przez kładzenie budynka na budynek. Druga rzecz, używając mocy, wymieniamy karty na budowlę. Okej. Może to będzie dziwne, ale już postawię mura. Ciekawa sprawa, dobra, co my tu mamy? Dostaliśmy kwatermistrz, czyli tańsze wszystkie karty wojska, okej. Rent. O. 60 złota, ale przez 30 sekund nie mogę korzystać z budynku, okej. I co my tu mamy? Usuwanie, złoto albo dom. Oczywiście, że dom. Garncarstwo, dom. Jak tylko dom powstanie, to oczywiście dajemy rent, czyli wypożycz. Sprawda, nie będziemy przez to szczurów, ale no to złoto się opłaca na razie. I teraz tak, co my tu jeszcze mamy? Zaraz przychodzi handlarz, to może lepiej byłoby poczekać jeszcze z przemieszaniem. Trapper. Okej. Fajnie, czyli będę mógł pułapki zastawiać i... O, procarz. Moim odczuciu są to jedne z dwóch lepszych. Dobra, wiecie co, powiem wam tyle. Chciałem powiedzieć, że to jest super, to też wydaje się super i w ogóle, ale ten budowniczy ma naprawdę dużo porządnych kart. Do takich, że czuję, że może być super. Po pierwsze tutaj obrona cywilna. Przez następne 15 sekund strzelasz po prostu strzałami zadającymi 5 obrażeń. Super na krytyczne sytuacje. Potem procarz, który ogólnie jest moim zdaniem dobrą kartą. W szczególności jeśli mamy ich dużo, to można łatwo no pozbyć się wszystkich przeciwników. No i trapper. To będzie ciężka decyzja. Ale ze względu na to, co mnie czeka i na to, że chciałem zobaczyć najbardziej nietypowe rozwiązania, to chyba zaczniemy od trapera. I niestety, będę musiał pożegnać się z innymi kartami. Przemieszanie. No i szybciej. Jak tylko będzie zarobek, to muszę wystawić strażnika. Dobra. I co my tu mamy? Karty, zobaczmy. Karty pracy. Przyspiesza budynek o 100% przez 10 sekund. Market. I pieniądze za każdy budynek. Biorę. Pieniądze za każdy budynek, powiem wam szczerze, to jest chyba najlepsze, co może mi się trafić na budowniczym. I to jest tak. Wiem, że jest to głupie, bo przyspieszam, ale on. I mamy póki co malutką armię. Miejmy nadzieję, że zadziała to wszystko dobrze. I zaraz zaczniemy budować już w drugą stronę, ale najpierw zobaczmy, co za budynek nam się wylosuje. O. Fosa. Dobra. Spowalnianie przeciwników. Szkoda, że można zbudować tylko w tym miejscu. Ale dobra, w takim wypadku jakoś tak, nawet nie wiem gdzie, ale niech będzie. Dobra, nawet tutaj może być. Może będę żałował, może nie. I teraz tak, zboże, dwie karty sera, trzy mieszczury. Mieszczury. I teraz tak, ty kolego idziesz tam. Karta ulepszenia nie jest potrzebna. Ze wszystkich rzeczy chyba najbardziej dom. Szybkie przemieszanie. Oj, dobra, to może jednak być głupie, jeśli ich tam nie wyślę.
Dobra, koledzy, wybaczcie moją głupotę, idźcie już tam. I teraz tak, domek tutaj. I tak, land tax. Szybciej. A dobra, nawet nie będę czekał na chałupę, tylko zarzucamy, tak. Garncarstwo, ser. I tego trapera już tutaj zostawiam, po prostu, jako że ta armia musi przejść. A to, że tak, przez moją głupotę i to, że nie wysłałem wszystkich, a po prostu jeden ten mur mogę teraz tutaj trochę dostać. Okej, okay, co mamy? Zboże i rent. Z renta mogę coś zrobić? Dobra, jeden dom daje chyba tylko trzech, więc spokojnie. Ser i zboża nie mogę, ale bez niego sobie poradzę. Karty, poziom przywódcy, ale połowa złota. Złota mam mało, dobra, oczywiście, że to. Żeby nie było, wiem, że mógłbym prowadzić inne opcje, iść po jakieś achievementy czy cokolwiek. Aha. Ukryj budynek w zasięgu 3. Czemu ukryj budynki w zasięgu 3 na 30 sekund? Super, a tutaj naprawianie. Zdecydowanie naprawianie murów. Może niektórych z was będzie zastanawiał, po co to wszystko i tak dalej. Dobry gracz nie potrzebuje okazji do naprawiania. Ale pamiętajcie o paru rzeczach. Po pierwsze, ja nie jestem dobrym graczem. A po drugie, już mur prawie zniszczyli, więc no. A jak tam z land taxem? 30, okej. Szybciej. Co my tym razem mamy? Fire rat. Okej. Ciekawa karta znowu, powiem szczerze, spory ryzykant. Jeszcze tańsze budowanie, nie no. Za ciężki wybór. Poczekam może po prostu do końca z tym wszystkim. Dobra. Bossu idzie i teraz 100 złota, czy to jakoś szczególnie pomoże? Nawet jeśli nie, to i tak spróbuję. Dobra. Jego kiedy indziej sprawdzę, na razie potrzebuję tańszych budynków i tego. Kolejną naprawę nie. Nie potrzebuję takich rzeczy. To co znowu za wydarze? Nie mogło to być chwilę wcześniej, gro. Bym po prostu zbudował wszystkie możliwe budynki, gdybym chwilę wcześniej to miał. A teraz gdzie są motyle, przyznać się? Potrzebuję tych motyli. O, motyl, dobra. Dobra, jest motyl, mamy wieżę i... Może nie jest to zbyt optymalne, ale ulepszę naszą chałupę. Dużo miejsca nie mam. Przemieszanie standardowo. A, nie. Kolejność przede wszystkim. I co dostajemy? Tartak. Dwa tartaki są bardziej skuteczne, ale... No rozumiecie, miejsce. Tylko jeden. I... Dobra, tam już mamy jakąś fosę. Tym razem tutaj może nie jest najlepszy wybór, ale... Jeśli umieścimy w tym miejscu jakieś, nie wiem... Szczurzyk szczel... A, on tutaj stoi. Jakiś szczelców po prostu, którzy będą dobrze sobie radzić. Ze wszystkim, albo pełno pułapek czy coś. Dobra, nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć, przyznam szczerze. Ulepszaj wszystkie zdobyte karty ekonomii. Okej, okay, legendarne karty mamy. Dobra, nawet nie wiem, o co chodzi. Ale co zdecydowanie będzie dobre, jeśli zgromadzimy sporo wież szczelniczych. Okej. Nie. Wezmę, ale... Coś tak czuję, że... W sumie ta karta może być moją zgubą. Nie jest dobrze. Wycofajcie się. My w sumie znowu zrobić ten sam błąd, który ostatnio mi wytknęli ludzie. Chciałem w sumie głównie Manoni wytknął. Zbyt mało uwagi przykładam do... zajmowania się jednostkami. I zbyt rzadko usuwam karty tych podstawowych jednostek na rzecz jakichś lepszych rzeczy. Dobra, mam giermkę, ale tego jeszcze na razie nie chcę wystawiać, powiem wam szczerze. Nie czuję, żeby to było dobre rozwiązanie. Dobra. Dobra, szybciej. Jeszcze jednego tutaj. Nie, to chyba był największy błąd, który mogłem zrobić. Zdecydowanie to był spory błąd.
strzelnica tutaj, no innego wyjścia nie ma. Mur niestety oddałem z własnej woli. Miejmy nadzieję, że nie zrobię kolejny raz takich błędów. Okej. Powiem wam szczerze, takich rzeczy bym nie spodziewał. Jak to jest chyba jedno z lepszych opcji, jeśli chodzi o armię dla budowlańca. I tak, zdecydowanie potrzebuję domu. Na wypadek, gdyby tutaj coś się przydostało, to spike trap. Idealnie faktoria. Jeśli jest coś, co mogę oddać. Okej. Dobra. No, dobra, już się plączę, ale nie powinienem mówić, że coś jest dobrze, czy dobra. Bezokropnie. Gimbals, co to jest? Nawet nie wiem, o co chodzi, ale okej. Kolejna pułapka, mur. Zdecydowanie potrzebuję murów, ale... No, tak jakby sytuacja moja jest tak fatalna, że nie mam murów. Poziom przywódcy... Nie. Nie poziom przywódcy, zdecydowanie muszę pomału... Używać sery. Jak już usunę sery, to wtedy będę musiał spokojnie zająć resztą. Co znowu? Bomba, super. Dwóch niech tam idzie na razie. Rent na tartak, tak nie jest nam potrzebny. Dom. Postawię szczerze nowy. Ulepszenie daje jakieś tam bonusy, ale niewielkie. Natomiast nowy daje pełen bonus. Garncarstwo pewnie było nieopłacalne i... Szczerze powiedziawszy, mogłem postawić bombę. Podobnie oszczędziłem tu problemów. Chociaż dobra, fala nie była trudna. Jak z tej strony. Też wydaje się być sensownie i znośnie. Jeden do radca, minus jeden do wszystkich kart. Wezmę to. Nie. To akurat było naprawdę fartowne. Jakieś dobre karty? Okej. Nie. Już rozumiem, o co chodzi. Dobra. Szczerze wezmę to. Czuję, że nawet jeśli to ma być problematyczne czy coś, to będzie dobrze. I okej, chodźcie już, przeciwnicy. Zobaczymy, jak sobie poradzicie z tym. Nie, jeszcze za wcześnie na wypuszczenie bomby. Dobra, zobaczymy, ile łuki złapiemy. I szukać przetasowanie. Jedna wieża tu. Rent na tartak, odbieramy to. Skorpiona dajemy w to miejsce. Pewnie jest to jednostka dosyć sporego zasięgu. Więc może to być decyzja. I tak, wieże. W tym miejscu bym szczerze ulepszył jednak. Jest to sytuacja, gdzie jeśli już tutaj idą wrogowie, wolę być gotowy na wszystko. Już potem żałować. Okej. Dobra, czyli od razu będę mógł używać umiejętności, jak tylko kupiec przyjdzie. Fajne. Ekspansja, czyli dwa domy, jeden mur. A tutaj... O! Trebusz. Tak, zdecydowanie trebusz się przyda. I dobra. To tutaj niech będzie. Trebusz widzę, że jest strasznie drogi, więc mogą być delikatne problemy. Chwilowo sobie go odpuszczę. Zboże nie. Potrzebuję teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wiecie co? To już tak szczerze jest dla mnie spory dylemat. Z jednej strony mogę ulepszyć, z drugiej strony mogę mieć... Dwa. Połowa złota. Dobra, połowa złota. Chyba pójdę trochę w większe ryzyko, postawię po prostu... Dwie fabryki. Tak. Jakkolwiek może to być nierozsądne, to dwie fabryki dają dwa razy więcej skorpionów, to znaczy, że będę mógł spokojniej usuwać już tych stróżów, czegoś tak. I klasztor, zdecydowanie. A, nie mam miejsca. Brawo ja.
W takim wypadku no nie mogę po prostu czekać z tym. Naprawa, jest jakiś mur mocno uszkodzony. Dobra. Boże, no i... No tylko, że mówiłem, że nie chcę stróżyć, co? Muszę postawić znowu stróża. Dobra, mamy skorpiona dostępnego. Zdecydowanie trzeba będzie postawić... Może nawet już tutaj tym razem. I postawić jakiś mur w tym miejscu. Bez tego ci sobie nie poradzimy. Karty... Okej. Nie. Earthquaker nawet fajny. Ale prędzej muszę pozbyć się już pomału. O, właśnie tego. Wiesz, to jest karta, którą niektórzy mogą stwierdzić, że warto mieć przy sobie na wszelki wypadek, ale... Powiem szczerze, nie. Ja nie jestem z tych ludzi slumsy. No niby dużo prawie też darmowych mnie szczurów, ale nie. Dobra. Jako, że tam idą, to jednego skorpiona postawię w to miejsce, póki co. I tak. Gdzie jest rent jakiś sensowny? Znowu co? No niestety nic więcej nie zrobię. Armia niech idzie, no i miejmy nadzieję, że zaraz zdobędę w końcu jakieś ściany do kupienia. Nawet od handlarza, jestem w stanie kupić już ścianę zamiast czegoś innego. Bo jednak już miejsce na budynki tam się kończą, a wiecie, no bądź co bądź się z tym budowlańcem, więc przydałoby się, dobra. Mam tu peperów? Mamy. Tu jeszcze tutaj kolejne jakiegoś trapera, niech rozstawia pułapki, szykuje się na jakieś gorsze sytuacje. Karty, proszę, proszę, proszę. Ideolo, tylko miejsca nie ma jak zwykle. I skorpion. Naciąga boss, więc koniec skorpion tutaj. W tym miejscu armia, co prawda kiepściucho też, ale jakoś trzeba sobie poradzić i... Skorpion faktory. Dobra, dwa skorpiony teraz bym dostawał. Czyli na przyszłość opłaca się po prostu ulepszać tą faktorię zamiast stawiać, jak to się nazywa, dwie. Zapamiętam to sobie i powiem szczerze, prawdopodobnie po tej rozgrywce mogę stwierdzić, że budowlańc będzie moim chyba ulubieńcem nowym. No chyba, że zaraz po szamanie, bo nie ukrywam, szaman zawsze był moim takim najlepszym z najlepszych. A dlaczego, to może się przekonacie, może nie. Jeszcze się sprawdzę. Dobra, mogło być gorzej, szczerze mówiąc. Mogło być naprawdę gorzej, jeśli chodzi o bossów. Okej, kolejne skorpiony. Tym razem chyba dostanę dwa. Więc jednego tutaj, drugiego tu, bo jak mówiłem, chcę mieć takich, którzy będą blokować. Już jak będą się przedzierać czy coś, żeby dwie strony były zabezpieczone przez nich. Dobra, park znikł. Tak, chyba znikł już. I ulepsz kartę, zdobądź legendarną. O. Wow. Mocne, ale... No potrzebuję murów. Bo mówię wam szczerze, że po prostu potrzebuję murów, bo bez nich raczej sobie zbyt dobrze nie poradzę. I domów w sumie też, ale... Bardziej murów. Z tej strony muszę mur dać. I dobra, ty idziesz tam. Nie, nie, nie wszyscy. A dobra, nawet niech już wszyscy pójdą. Trudno. Mój błąd, tyle. Okej, jest kupiec. Jeju, drogie. Kolejna faktoria, która tworzy coś fajnego. Ale nie, muszę shooting range, czym ręcznie, nieważne, no po prostu strzelnicę ulepszyć. Ona zdecydowanie będzie istotniejsza w tej sytuacji, żeby mieć większe wrażenia zwierz. Ale nie ma szans, żebym na to zarobił, więc jeśli starczy, to może wezmę nawet to na spróbowanie. No i poszedł. Pewnie idealnie na styk jak zwykle. I właśnie zauważyłem, że nie mam żadnych wojowników przygotowanych. Mam samych strzelców i tak dalej. Dobra, trapper. O, nawet nie wiem. Nawet nie wiem, co ja mam zrobić w tej sytuacji. Kosz budynków. O nie. Łatwiej zdobywać budynki, ale droższe. Chociaż, czy ja wiem. Epicka karta budynku, nie. Będę tylko żałował pewnie, ale niech będzie w ten sposób.
Usuń kartę. Zdobądź złotą. Nie no, usuń kartę. I teraz nadchodzą z obu stron. Nie jest dobrze. Skorpion bardziej będzie potrzebny, mi się wydaje się, w tym miejscu. Przetasowanie. W sumie nawet nie wiem, co mam mówić. Imanoni, proszę cię, jeśli to oglądasz, nie musisz komentować, jaki to jestem beznadziejny, ja to wiem. Ja po prostu nie myślę. Jak zwykle mówię o godzinach, w których normalni ludzie w sumie śpią, albo dopiero się budzą, albo kładą się spać. Rzadko kiedy nagram w oporach takich sensownych. To też wpływa trochę na moje możliwości operacyjne. I to jest tak, tutaj nie potrzeba niczego. Tu dorzuciłbym jednego takiego na wszelki wypadek. I szczerze, muszę tylko stawić trebusza. Lecimy prędzej. Chociaż zanim to, co... Jednego skorpiona w to miejsce i... Nie, niech tam stoją skorpiony, tutaj nawet... Chociaż po co ich wycofałem? Dobra, jestem idiotą. Dobra, ostatni ser. Usuń. Teraz ich... Wracajcie tam, proszę. Naprawa. W sumie mógłbym te oddziały przesunąć w drugą stronę, ale... W sumie dobra, jednego... Nie przesuwam. Tak czekam tutaj, więc... I idź. Teraz będzie w zasięgu ataku, więc będą atakować. Na szczęście. Chociaż mów tak pada, więc wy się wycofywać. No i niestety, prawdopodobnie to już... Zepsułem. Ale spokojnie, następna rozgrywka. Jeśli będę jeszcze kiedyś prowadził budowlańcem, na pewno. Bo po dzisiaj sądzę, że budowlańc jest naprawdę jedną z lepszych postaci. To zdecydowanie postaram się optymalnie do tego podejść i skupić się bardziej niż na wojsku, na jakichś kartach, które generują przychody, ewentualnie jakieś tam niewielkie korzyści wojskowe, a w głównej mierze po prostu na fabrykach opierać właśnie moją armię. Bo widzę, że to jest wystarczające. Ulepsz kartę. Albo jedna karta za każdy 10 zagranych. Nie ma nic sensownego, więc nie będzie to. Cześć, kupiec. Masz coś ciekawego? Okej. Są ciekawe rzeczy, ale ze wszystkich chyba to najbardziej chciałbym sprawdzić. I znowu nie będę miał pieniędzy na nic. Super, Skorpion Faktory. Nie będzie lekko, ale... No, muszę wysłać po prostu skorpiony z nadzieją na cokolwiek. I w tym momencie nawet nie ma co czekać, niech reszta też idzie. Powinienem już to dawno pewnie zrobić. Jak zwykle zaniedbałem sytuację. Dobre gorącarstwo. Bomba. Bomba na moją ostatnią nadzieję. Dobra. Wieża ognista niech stanie tutaj. I tak rent póki co na tartak. Ponownie. Zboże. A ty kolego stoń tutaj. Głównie proszę pomału cię już przygotowywać. Dobra, nie jest to może najlepsze, ale czujesz, ta ognista wieża może nieźle przetrzebić oddział wrogów. Poziom tego budynek albo tutaj. Zdecydowanie to. Dobra. Nie spodziewałem się, że o takiej porze nagle teraz domownicy też będą przeszkadzać. Ale stało się. Tak więc, no. Niestety trochę się wytrąciłem z równowagi. I teraz dobra. Tu jak zwykle park. Rent, na co mogę narzucić póki co. Chyba na tartek standardowo. Tak. Jakiegoś pajkrata na wszelki wypadek mogę. Chociaż nie sądzę, żeby oni byli już szczególnie potrzebni. I zobaczmy, co nam tym razem wylosują. Ulepszamy to, zdecydowanie.
I tu też muszę postawić, zdecydowanie ułatwił to też robotę nad, wiecie, konstrukcjami. Dobra. Natomiast sklepik z serem nie dziękuję, nie potrzebuję. No. Dobra. Fajnie, że mógłby też móc pozyskać ulepszone skorpiony, bo sądzę, że to może być jakieś coś naprawdę wyjątkowego, dobra. I powinnam wycofać ich w sumie. Wy idziecie z powrotem. Z tej strony nie ma za bardzo armii, więc tak. Pierwsza sprawa to... A, co my tu mamy? Dobra, to jest on, to jego wolę mnie. Ale wysyłam wszystko, po prostu. A, to jest błąd. Z tamtym skorpionem. Niech oni w ten sposób idą. Tego tutaj. No i też niech już tu. Po prostu. Gdzie on idzie? Dobra, nieważne. Po prostu niech ta dwójka już idzie. Tak. Ty się wycofaj, nie chcę cię stracić. Ale pewnie stracę. Oczywiście. Co tylko go wystawiam, to zawsze go muszę tracić. Taki już chyba jest jego los u mnie. Dobra. I ta strebusz gdziekolwiek się zmieści pewnie. Jak na złość znowu nie. Tak. Domek, usuń kartę, zdobądź złoto. Złoto mi nie kulko, powiem szczerze, ale prędzej zrobiłbym usuń kartę. Ta praca niby daje trochę złota, ale no to jest taką sytuację, że potrzebujesz czurów non stop. Więc no, niestety nie. Dobra, sytuacja nie jest najlepsza. Handlarz, co masz? Znowu fire rata. Dobra. Jednego wezmę, bo muszę sprawdzić. Nie ukrywam, po prostu czuję taki przymus odgórny nawet, można powiedzieć. I dobra, kolejne skorpiony. Na razie chyba ich nie muszę odbierać. Weźmy to. Naprawiać jak tam z murami. O, to trzeba zdecydowanie poprawić trochę. Zobaczmy, co tym razem RNG chce od nas. Dobra, trzy karty worku. Dodatkowy tartak zawsze się przyda, no i chałupka. Co prawda nie wiem, gdzie już będę mógł park stawiać, ale dobra. Jakiś nowy wróg. Okej. Okay. Aha, nawet nie zauważyłem, że tu boss teraz idzie. No i nie jest dobrze. Fire rat, pokaż co potrafisz. I w sumie skorpiony w takim razie muszę już od razu wziąć. Bo innej opcji chyba nie ma niż te skorpiony, żeby teraz przezwyciężyć sytuację. Tak. A co to jest? A, rent. Dobra, to rent na tartaka, standardową. No całe szczęście. W tym całym nieszczęściu mam trochę tego wszystkiego, więc może jeszcze jest nadzieja. Nie, Trapper, ty nie musisz iść. O, właśnie bomba, dopiero teraz... Ja jestem idiotą, dopiero teraz zauważyłem, że bomba tu jest. Dobra, fire rat na wszelki wypadek. Rent na tego tartaka. Dobra. Szybciej mieszaj. Szybciej, dobra. Pike rat. Fire rat, okej. Okay. Nie jest to może najlepsze, ale niech będzie, tak, tak. Jednego trapera chociaż tutaj. Już chyba parku nie mam gdzie stawiać. Szybciej. Dobra, jest kolejna bomba. No i Trapper, który niestety pewnie zginie, ale... Z niego wyjście, póki co nie widzę. Nie, ja się strasznie w tym gubię. Ale mówię, na swoje usprawiedliwienie mówię tylko tyle, że to jest nagrywane o godzinach. Według niektórych wręcz nieludzkich, ale... Robię to z własnej woli, nie przymuszonej przez nikogo, więc... W zasadzie ja zepsułem. Jak? No to się tak, poszło lepiej niż kupcem. Powiem wam szczerze, tego też nie do końca spodziewałem, bo jednak... Do tej pory budowniczy nie był postacią, którą zbyt... No, darzyłem sympatią, ale po dzisiejszej grze, no, stwierdzam, że naprawdę jest super.
kowal teraz? Teraz kowal? No niestety, nie pomyślałem o tym wcześniej, już tyle. Jedna wielka porażka po prostu. Z mojej, nie przepraszam, mojej winy. I powiem szczerze, że tu akurat mówię szczerze, całkowicie szczerze i w ogóle stuprocentowo szczerze, tym razem zawaliłem na pełnej linii. Ale tak czy jak, jest ponad 20 fara, co jak na mój gust jest satysfakcjonujące, patrząc na to, że w sumie wraz z tym odcinkiem to po bardzo długiej przerwie powróciłem właśnie do grania w Retropolis. Tak całkowicie na zielono, że tak nazwę. I szczur w pudełku. Fajne nawet. Tylko to budynek, więc nie jestem pewien. Zniszcz budynek, ale zadaj 20%. Znaczy nie 20%, tylko 20 obrażeń wszystkim. Okej, dobrze, się będzie miał pełno śmieciowych budynków. O, i Guardian. Czyli teraz Guardian należy do budowniczego. To wam powiem tyle, to jest moja ulubiona jednostka, jeśli chodzi o jakieś takie większe plany. I teraz tak, stawiasz, postawić po prostu... A, chyba zmienili trochę działanie Guardianów swoją drogą. Teraz oni chyba to są po prostu takie wytrzymałe i odpychające, nie, że... Jak to było kiedyś, część obrażeń przychodzi na nich. Tak czy jak, fajnie. Bardzo nawet fajnie. Na pewno będę z nich korzystał, tylko się trafią. No i cóż, po tym jakże nie do końca udanym spotkaniu z budowniczym, który jednak odmienił mój stosunek do niego diametralnie, chciałem powiedzieć wam tyle. Dziękuję bardzo. Następnym razem zobaczymy naukowca i miejmy nadzieję, że będzie to może spotkanie, na którym uda się coś zwyciężyć, chociaż no, nie mogę powiedzieć tak, nie, bo to wszystko zależy od farta, od RNG USA i innych takich rzeczy. A póki co naprawdę już trzymajcie się, no i hej, hej.